Jestem Titmar, biskup Merseburga. Posłuchajcie, co napisałem w swojej kronice. Tymczasem Hodon, czcigodny margrabia, zebrawszy wojsko, uderzył na Mieszka, który był wierny cesarzowi i płacił mu trybut z ziem aż do rzeki Warty. Z pomocą przybył mu jedynie wraz ze swoimi ludźmi mój ojciec, graf Zygfryd, podówczas młodzian, jeszcze nie złączony węzłem małżeńskiej miłości. I tak, w dniu świętego Jana Chrzciciela roku pańskiego 972, walcząc przeciw Mieszkowi, a nawet początkowo zwyciężając, w miejscu zwanym Cedynia, wszyscy najwspanialsi żołnierze, z wyjątkiem tylko obu wspomnianych grafów, polegli zabici przez Mieszkowego brata Czcibora.